No cześć, mówi Darek Kraśnicki. Jak pamiętacie moje wysiłki, w końcu zdałem prawo jazdy na motocykl. Zdawałem na Yamaszce XJ6C. Minęło 3 tygodnie od zdanego prawka i w końcu musiałem podjąć decyzję, jaki motocykl kupić. No, propozycje były różne, Hondy, Suzuki, no ale na szczęście mam Pawła z Yamahy i zgadnijcie, co mi poradził. Słuchajcie, poradziłem mu to samo, co jest na egzaminach, czyli Yamaha XJ6. Jak gdyby dowód zdał egzamin, więc poradził sobie z motocyklem. Ten motocykl naprawdę nadaje się do jazdy. Słuchajcie, ma opinię jedną. To jest twój pierwszy prawdziwy motocykl. Jeżeli nie będziesz miał aspiracji na nie wiadomo co, to ten motocykl zapewni ci sporo frajdy w większości tematów, które chcesz nim obsłużyć. Dokładnie. Paweł, powiedz 3 zdania tak... Już z punktu widzenia nie nauki jazdy, ale jakieś te 3 zalety tego pojazdu, tego motocykla. Słuchaj, 3 zalety podstawowe pod kątem, cały czas będę mówił, początkującego. Oczywiście zaawansowanego użytkownika też, to przede wszystkim jest masa tego pojazdu, która jest jedną z najniższych na rynku. To jest około 200 kg gotowy do jazdy. To jest konkretnie ten egzemplarz wyposażony w ABS. Jest to istotne dla początkujących i następną zaletą jest nisko umieszczony środek ciężkości, więc masz wrażenie, że jeździsz motocyklem lżejszym niż w rzeczywistości. No tak został zrobiony, żeby dać najwięcej frajdy w jeździe użytkownikom początkującym. Jest jeszcze 4 element, który jest istotny, to silnik jest 4-cylindrowy. Co to daje? Łagodność dołem, spore osiągi górą, czyli można wykorzystać go do nauki jazdy, a zarazem nie bać się go w mieście, powiedzmy, przy różnych dziwnych, czasami głupich manewrach, które mogą cię czekać na początku. Ta głupota może wynikać nie z głupoty, tylko z braku doświadczenia, więc on na pewno, jak mówiłem, nie będzie cię kopał po kostkach. Dokładnie. Mam jeszcze jedno pytanie. Sam wiesz, że na początku miałeś dobrą ofertę, parę tysięcy złotych droższą, ale motocykl z bardzo niskim przebiegiem. Zdecydowaliśmy się na ten. Powiedz coś, ponieważ no, motocykl jest fabrycznie nowy, powiedz coś o przeglądach, o zużyciu paliwa, no, czy się w ogóle te Japońce psują, bo no, znając życie, to mój kuzyn miał jakąś jawkę, to tylko naprawiał. Słuchaj, motocykle japońskie się psują mało, Yamaha wyjątkowo najmniej. No dowód. Rok jeździ tego typu egzemplarz w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego. Ludzie na nim się egzaminują. Żadnych awarii, jest to, myślę, wystarczająca rekomendacja, bo tam po prostu jest test wszystkiego. Co każdy jest w stanie zrobić źle bądź niezgodnie z instrukcją, to pewnie w tym motocyklu już dawno było to kilkanaście razy zrobione i wytrzymał. Powód zakupu nowego, Darku, wiesz doskonale, to jest przede wszystkim u ciebie zakup na firmę związane z działalnością, będziesz miał pojazd w firmie. Następną rzeczą, nowy, brak wydatków przez najbliższe 20 tysięcy kilometrów, mówię o oponach, łańcuchu, klockach hamulcowych, a nie są to rzeczy relatywnie tanie. I następną rzeczą, najzwyczajniej w świecie, no, zwykła matematyka, czyli jak się porównało możliwość zakupu na działalność gospodarczą, możliwość prowadzenia go do firmy, plus te wszystkie przywileje z tytułu zakupu nowej sztuki, no nagle się okazało, że ta oferta nie jest droższa niż zakup, powiedzmy, rocznego, lekko używanego. No dokładnie. Wiem, że z tym motocyklem na placu nauki jazdy był jeden problem. Od czasu do czasu się wywalałem i uszkadzało się jakieś części mechaniczne, prawda? I pytanie, czy w razie no, odpukać w niemalowane, czy odpukać tutaj, w to, odpukać, bo że tak powiem, motocykl nie wybacza takiej agresywnej jazdy, jeżeli oczywiście nie umiesz, natomiast powiedz mi, dostępność takich części, no jakby to powiedzieć, coś się stało, no i potrzebuję od ciebie, że tak powiem, coś na wczoraj. Słuchaj, większość elementów takich potrzebnych do tego, żeby motocykl jeździł, jest dostępnych od ręki. Oczywiście rzeczy grubsze to jest kwestia 3-4 dni, ale wszystko to, co stanowi o tym, że nawet, nie wiem,
uszkodzonym motocyklem po jakiejś wywrotce będziesz mógł dalej odbyć podróż. Mam od ręki, czyli to co stanowi, nie, klamki, lusterka, jakieś elementy kreszpadów, to są rzeczy, które można wymienić szybko. Przede wszystkim jak jest większa awaria, no to niestety się już wiąże z wizytą na serwisie i tutaj okres oczekiwania 2-3 dni, myślę, nie jest wysoki. Dobrze, trzy zdania powiedz, gdzie urzędujesz we Wrocławiu, bo widzimy tutaj logo twojej firmy, no i coś parę zdań o swojej firmie, bo tak spotkaliśmy się przez przypadek, w sumie przez wspólnego znajomego, no ale, że tak powiem, jak na razie wszystko nam idzie fajnie, czego dowodem jest ten motocykl kupiony przed sezonem, ale kupiony po wyjątkowo okazyjnej cenie. Słuchaj, no urzęduję w salonie Yamahy we Wrocławiu, to jest ulica Rzegiestowska 3, tak naprawdę nikomu nic nie mówi, więc bardziej powiem Boczna Armii Krajowej. Pracuję tutaj już w salonie motocyklowym od lat 7, obsłużyłem wielu klientów, umożliwiając im realizację swoich marzeń. Ten motocykl doradziłem Tobie. Już powiedziałem, gdzie można znaleźć, a teraz kilka słów, Darku, od siebie, bo tak, ja powiedziałem, z jakiego powodu Ci go doradziłem, a z jakiego powodu Ty wybrałeś ofertę moją. No powiem szczerze, doradców miałem wielu, ale mimo wszystko siadłem na duży motocykl, jeszcze większy od tego i traktuję ten motocykl jako przejściówkę, jakąś taką rok, dwa, żeby się nauczyć po prostu solidnie. Na tym motocyklu spędziłem kilkadziesiąt godzin, także na razie się go nie boję. Jak się poduczę, to, że tak powiem, mam tam cały salon do wyboru. Naprawdę kwestia jest tylko sprawy finansowej. No, powiedzmy, w moim przypadku to nie gra większej roli, no ale w Twoim może grać. Także no, wydaje mi się, że jak na pierwsze 2-3 lata, że tak powiem, jeżeli mi pasja do motocykli nie zmieni się, a wątpię, żeby się zmieniła, szczególnie jak się zdał egzamin za czwartym razem, to, że tak powiem, traktuję ten motocykl jako pierwszy prawdziwy motocykl. Darku, będzie to motocykl, z którego będziesz zadowolony. Ja się zapytam jeszcze jako osoba, która bada ludzi i dopuszcza do wielu spraw związanych z udziałem w motoryzacyjnym rynku. Powiedz mi tak, Ty dokonałeś zakupu motocykla i zostawmy czy tego, świadomy na ciele i umyśle. No dokładnie, dokładnie. No to tego się trzymajmy. Mówi to facet, który na pewno się przebadał od stóp do głów i zrealizował ten zakup, więc wie, że i jego organizm i psychika jak najbardziej dorosła do prowadzenia motocykla. Dobra, to na tym na razie kończę. Jeżeli jesteś zainteresowany motocyklem Yamaha, to tylko Cię mogę zaprosić na Rzegiestowską we Wrocławiu. Oczywiście, jeżeli chcesz jakieś inne opcje, to musisz sobie niestety poszukać w internecie. Także do zobaczenia, do następnego filmiku, ponieważ dogadałem się z Pawłem, że dla amatorów Yamahy lub innych motocykli nakręcimy jeszcze parę innych filmów. No, tylko wyobraźnia nas ogranicza, tak jak każdego motocyklistę. Do zobaczenia.